czemu nie były w planie prywatyzacji, to było łatanie dziury budżetowej. I to się kończy. Wyprzedaż łatwa firm się kończy. Kończy się wydawanie pieniędzy z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Kończy się kreatywna księgowość. Miała miejsce jedna poważna podwyżka podatku VAT. I można powiedzieć, teraz już będzie naprawdę na ostro. Ale tymczasem z drugiej strony jest tak, że tutaj jest prywatyzacja, poszukiwanie pieniędzy. To się nazywa prywatyzacja, oczywiście. Tylko że to jest sprzedaż po prostu firm państwowych polskich innym polskim firmom państwowym. To jest 50% dochodów z prywatyzacji, bądź firmom, które są kontrolowane przez inne państwa, pośrednio bądź pośrednio, albo w 100% nawet. Ale z drugiej strony przecież jest możliwość pozyskania dodatkowych pieniędzy do budżetu i z tego się nie korzysta. Tak jak na przykład w przypadku koncesji na gaz łupkowy, kiedy państwo polskie... Nie tylko koncesji, ale też opłaty wydobywcze. Ja ten przykład podaję oczywiście. Kiedy te koncesje są bardzo tanie, niewielkie pieniądze się pobiera i później firmy, które mają taką koncesję, odsprzedają część udziałów innym koncernom naftowym za gigantyczne pieniądze. W prasie fachowej poza granicami Polski ten temat się dyskutuje, się mówi, że w Polsce interesy publiczne są zabezpieczone gorzej niż w Nigerii i państwach afrykańskich, które mają więcej doświadczenia w eksploatacji ich zasobów naturalnych. My tracimy możliwość uzyskania dochodów z gazu łupkowego na obecnym etapie, ale co więcej, rząd może się okazać, jeżeli nadal będzie rządził, że dopuści do tego, że Unia Europejska uchwali moratorium na wydobycie gazu łupkowego w Polsce. Jest bardzo prawdopodobne, jeżeli nie będziemy mieli rządu, który twardo walczy o nasze interesy, który twardo pilnuje tego, żeby gaz łupkowy był wydobywany i nie tylko był wydobywany, ale żebyśmy z tego mieli jakieś pieniądze. Pan premier jest twardym politykiem. Przecież widzieliśmy, jak zdecydowanie zlikwidował, rozformował 36. Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego. To była męska decyzja. Takie powody do takiej decyzji i wszelką wiedzę, żeby ją podjąć, miał co najmniej rok wcześniej. Także to były takie działania właśnie, znowuż można powiedzieć, w sztabie PR-owskim, w sztabie, można powiedzieć, propagandowym ukuta, gdzie są poważne problemy, tam nie ma działań. Pytanie pierwsze. Gdzie jest strategia właśnie rządu polskiego dla gazu łupkowego? Czy ktoś zrobił listę problemów, które są do rozwiązania, które mają firmy, które chcą uruchomić szybko wydobycie gazu łupkowego? Ale panie prezesie, służby geologiczne tej pory nie powołano. Pan profesor Orion Jędrysek apeluje od 4 lat, powołajcie tą służbę, która miałaby pilnować interesów państwa. Powiem więcej. W sobotę w jednym z dzienników przeczytałem o planach po wyborach ewentualnie wygranych przez PO zmian w rządzie. Jest pomysł połączenia Ministerstwa Środowiska z Ministerstwem Rolnictwa, a Ministerstwo Środowiska to jest ministerstwo, w którym się wydaje koncesje poszukiwawcze i wydobywcze na gaz łupkowy. Więc Waldemar Pawlak, który widzimy, jak zadbał o nasz interes w sprawie Nord Streamu, w jaki sposób przenegocjował umowę gazową, teraz ma decydować o tym, kto i na jakich zasadach będzie uzyskiwał koncesje na gaz łupkowy. Proszę pana, pan jest jednym ze współautorów programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości. Co będzie takim głównym motorem, który poruszy te uśpione możliwości Polaków, o których mówi Jarosław Kaczyński, o tej przedsiębiorczości, takiego determinacji w poprawianiu sytuacji. Jarosław Kaczyński mówi, że to w Polakach drzemie, tylko kwestia obudzenia tego, uwolnienia. Kilka miesięcy temu OECD, renomowana organizacja międzynarodowa, której jesteśmy krajem członkowskim, opublikowało raport, z którego wynika, że z samej likwidacji zbędnych przepisów, tych zbędnych kamieni, które noszą polscy przedsiębiorcy, konkurując z przedsiębiorcami innych państw unijnych i polscy obywatele, można uzyskać w trakcie 10 lat wzrost PKB o 14%. Ten wzrost PKB o 14% to jest jakieś 5,5 tysiąca rocznie na każdego obywatela Polski. To są gigantyczne pieniądze, które my tracimy w chwili obecnej przez niepotrzebnie ograniczające nas przepisy. Jednym z autorskich takich moich projektów, które zostały przyjęte w programie Prawa i Sprawiedliwości, jest projekt deregulacji odbiurokratyzowania polskiej gospodarki według zasady UE plus zero. Że patrzymy na dane obowiązki, którymi obciążamy naszych przedsiębiorców i sprawdzamy, czy one są konieczne w świetle prawa Unii Europejskiej. Jeżeli nie, to musi mieć bardzo poważny powód, żeby je utrzymać,
i najlepiej, żebyśmy je znieśli. Nasi przedsiębiorcy powinni... Czy to pana zdaniem wystarczy? Do uwolnienia tego potencjału drzemiącego w Polakach? To jest minimum przyzwoitości. Polacy doskonale zdają sobie radę w konkurowaniu na rynku międzynarodowym. Mamy przykłady polskich firm, które świetnie sobie dają radę, ale bardzo bym chciał, żeby oni konkurowali pracując w Polsce, będąc tutaj w Polsce, a nie wyjeżdżając, by konkurować na Wyspy Brytyjskie czy do Hiszpanii. Polakom wystarczy nie przeszkadzać i my jesteśmy narodem zaradnym, dumnym i całkiem dobrze i kreatywnym. Całkiem dobrze sobie dajemy radę w konkurencji, tylko my potrzebujemy państwa, które powinno nam w jakiś sposób pomagać, ale to powinniśmy sobie w najbliższym czasie odpuścić, bo to jest zbyt dużo do zrobienia i powinniśmy w pierwszej kolejności chcieć mieć takie państwo, które nie przeszkadza. Oprócz tego ewidentnie kluczowe jest uruchomienie właśnie wydobycia gazu łupkowego i zapewnienie całej legislacji, całości prawa, które jest potrzebne, żeby ten proces uruchomić, łącznie z ustawą o podatku od kopalin i podatku od tych zasobów naturalnych, które są wydobywane. Czy to jest miedź, czy to jest gaz łupkowy, czy to jest gaz ziemny, czy to jest ropa naftowa. Korzystało całe społeczeństwo, oczywiście, a nie tylko że tak, ponieważ osoby zatrudnione w tych firmach. Prywatyzujemy KGHM, to my nie prywatyzujemy firmy, my prywatyzujemy prawo do wydobycia przez to kilkadziesiąt lat czy kilkaset lat mieć w Polsce, w zależności od tego, w jakim tempie będziemy to robić. W momencie, gdy będziemy prywatyzować Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, co też jest możliwe i dowiemy się po wyborach. W sensie, jak będzie, czyli kto? Jak będzie, Platforma, jeżeli Platforma będzie prywatyzować PiS, uważa, że przedsiębiorstwa strategiczne powinny pozostać w ręku państwa, te, które są monopolami naturalnymi i te, dla których nie znaleźlibyśmy prywatnego właściciela. Bo to nie jest prywatyzacja Gazprom będący właścicielem PGNiG-u, to nie jest prywatyzacja sprzedaż Grupy Lotos czy PKN-u Orlen Rosnieftowi czy Gazprom Nieftowi czy Łukoilowi. Proszę pana, jeszcze na koniec chciałbym nieco temat zmienić, ale pozostajemy oczywiście w obszarze gospodarczym. Proszę pana, trwają debaty o debatach, zajmuje to bardzo szeroko media i niektórych polityków. A proszę mi powiedzieć, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie może się zdecydować, kogo wystawić do debaty z Jackiem Rostowskim? Powiem tak, w pierwszej kolejności rząd powinien rozliczyć się z obietnic, które składał 4 lata temu, zanim zacznie składać nowe. Ale to Jarosław Kaczyński mówi od dawna, debata, się, panowie. Debata to jest moment, kiedy się składa obietnicy i się pokazuje, co się ma lepszego. My widzimy, co zrobił obecny rząd. Z raportu, który nazwaliśmy 500 dni spokoju, który przygotowaliśmy w ramach Fundacji Republikańskiej, wynika, że Donald Tusk spełnił jedną na pięć obietnic, które złożył. Złożył 195 obietnic w exposé, spełnił jedną na pięć i to są drobne i śmieszne niektóre z tych obietnic, tych spełnionych. Czyli kto ewentualnie będzie debatował? Profesor Rzeżyński, tak? Z ministrem Rostowskim? Zobaczymy. To jest ta decyzja. Jeszcze mamy czas, mamy 5 tygodni kampanii. Zresztą chciałbym zwrócić uwagę, że takie szybkie wywołanie tematu kampanii, tego nigdy nie było. To był pomysł taki, że szybko się przegada, ponieważ ta debata nie będzie lekka dla rządu. 4 lata temu Donald Tusk wypominał Jarosławowi Kaczyńskiemu ceny kurczaków, ceny benzyny, ceny gazu. W chwili obecnej odwrócenie piłeczki i przypomnienie liczb, jakie wtedy padały i pokazanie, jak teraz to wygląda, to bardzo by bolało. Więc lepiej, żeby to było 5 tygodni przed wyborami. Prawo i Sprawiedliwość też nie podnosi ważnych tematów dla Polski. Na razie się wszyscy skupiają. Nie mówi się o gazie łupkowym. Mówi się o gazie łupkowym. Kilka tygodni temu została złożona propozycja w Sejmie wprowadzenia opłat za wydobycie gazu łupkowego. Ta propozycja została utrącona, nie miała dalszego biegu i do tej propozycji trzeba będzie wrócić po wyborach. Ten tydzień to jest tydzień ekonomiczny. Jutro w Centrum Programowym Prawa i Sprawiedliwości o godzinie 12 będziemy prezentować program Prawa i Sprawiedliwości dla przedsiębiorców. Cały ten tydzień jest tygodniem gospodarczym. Pan premier Kaczyński będzie w tym tygodniu w Krynicy prezentował program podatkowy. I tutaj naprawdę proszę dać nam jeszcze troszeczkę czasu. My mamy program. To, co tutaj pan redaktor ma na stole, to jest coś, co się nazywa program Prawa i Sprawiedliwości. Jest on dostępny na stronach internetowych i poprosił pan prezes Kaczyński Donalda Tuska, pokazał pustą kopertę i poprosił, żeby w tej kopercie odesłać program Platformy Obywatelskiej. Coś takiego się nie wydarzyło. Jest jakaś... No nie jest taka determinacja stuprocentowa, bo my jako dziennikarze śledzimy też konferencję prasową i tych konferencji PiS-u o sprawach gospodarczych naprawdę jest bardzo mało. Jak patrzę jako dziennikarz na zapowiedzi medialne. To jest pewnie też odpowiedź na zapotrzebowanie Polaków.
Polaków niestety, i to jest, ma swój skutek w tych sondażach, które widzimy, Polacy, można powiedzieć, z jakimś opóźnieniem reagują na to, jaka jest trudna sytuacja i te debaty ekonomiczne, można powiedzieć, nie wszyscy czują, jak jest źle. Nie wszyscy czują, co się będzie działo w najbliższych czterech latach. I proszę wierzyć, że tych debat będzie wiele. Jutro będzie Centrum Programowe. Ja jutro wieczorem o godzinie 19 w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki będę prezentował program właśnie dla gazołupkowego, program dotyczący deregulacji, również program otwarcia 380 zawodów, bo to będzie jednym z haseł, które będziemy też pokazywać. Te szklane drzwi, które prezes Pocie otwiera, to są drzwi, na które trafiają polscy absolwenci uczelni, młodzi Polacy, którzy są bezrobotni i za pracą wyjeżdżają na Wyspy Brytyjskie, a w Polsce mamy najwięcej w całej Unii Europejskiej zawodów, do których dostęp jest zamknięty przez różne siki, sitwy, kliki, grupy rozumiem, zawodowe. Rozumiem, że nasi widzowie mogą jutro przyjść do Pałacu Kultury, do Kinoteki. Zapraszam serdecznie. Jest wiele miejsca, wszyscy Państwo się zmieścicie. Pana rektora również zapraszam. No tak, tylko niestety musimy tutaj nasze obowiązki służbowe wykonywać, dopilnować wszystkiego. Proszę Pana, dziękuję za rozmowę. Trwa mecz Polska-Niemcy. Kibice, Pan jest rzecznikiem też, tak? Rzecznikiem praw kibica. Praw kibica. No, ostatnio kibice nie mają, jak już wspomnieliśmy w naszej rozmowie, lekko. Kibice stali się tematem zastępczym. Właśnie zamiast gadać o gospodarce, to mówmy o kibicach. A kibice są niedobrzy i źli, ponieważ kibice zaczęli śpiewać na meczach. Cała Polska z Was się śmieje, gdzie są drogi i koleje. I to niestety to wypominanie rządowi, czy na stadionach, czy w innych miejscach, czy przez opozycję, czy przez kibiców się nie podoba. No i się, można powiedzieć... Drażni. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję ślicznie Panu, dziękuję Naszym Państwu. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru był Przemysław Wipler, prezes Fundacji Republikańskiej. Ciekawe. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia już jutro o 21:40. A teraz życzę wszystkim dobrej nocy. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.